No cześć, dzień dobry. Dzisiaj bez kamerki, bo stwierdziłem, że a w sumie to nie. Ale co, zrobimy sobie drugi odcinek z tego całego Plane Mechanic Simulator i postaramy się w miarę szybkie te prace ogarniać. Teraz mamy tak, co mamy następnego? Musimy naprawić propeller, to jest śmigło. Z nim jest coś nie tak. Możemy sobie obracać, ale to nie o to chodzi. Zróbmy sobie tak, zobaczmy jak to wygląda. To jest niby ok. Niby ok. Co tu jest nie ok? Zapytacie. Nie wiem, ale dobra, najpierw sobie tak, zdejmiemy to. Bo niby z tym jest, ze śmigłem jest coś nie tak. Zobaczmy to. Ten talerz też jest ok. Coś tam jest damaged. Aha, to są, czekajcie. Air screw hub, a to jest jakby rozwalone. No dobra, zobaczmy. Tylko czemu tak oddala to zawsze, nie wiem. No dobra, wykręćmy. No dobra. To jest to jakby źle ten, no dobra. A to musimy sobie zdjąć. Zobaczymy tu, no popatrzcie, to jest uszkodzone, no dobra. Zdejmujemy i spróbujemy to jakoś naprawić. Zobaczmy dalej, czy na przykład crankshaft jest w porządku. To już chyba, to jest góra silnika, tu już raczej wszystko jest ok. Czyli to trzeba będzie tylko tutaj spróbować naprawić. No to zobaczmy, inwentory, co tu mamy? To, air screw bob, no jakiś taki dziabąg przykrywający to. Zobaczymy, czy to... Aha, to jest, nie jest repairable. No dobra, czyli musimy to wymienić. No to dupa troszeczkę. No, bo tak to moglibyśmy coś porobić, a tak to dupa. Wymienimy to. Zobaczcie, jak się pięknie podpisuje. W końcu możecie, bo tak to się nie dało. I teraz... Czekajcie, inwentory, czekajcie, coś tu nie działa. Inwentory jest, dobra. I to mamy pristine, pomimo że się na czerwono świeci, właściwie na różowo, ale jest pristine, czyli jest takie, no to jest nowe generalnie, tak? Dobra, no to tu nie było dużo do roboty. Myślałem, że coś więcej będzie, ale tu widzę, że nie bardzo jeszcze. No trudno. No i zatankować samolot i tyle. A mi się wydaje, że tutaj jednak będzie wszystko tak, że pierwszy ten cały poziom, to my będziemy non-stop przy tym jednym samolocie coś robić. Fajnie by było coś przy czymś innym, nie? No i generalnie tam więcej bardziej ten silnik coś tam ponaprawiać. Na razie takie dupo zadania tylko dostaję. Okej, wszystko jest założone. No to teraz standardowa procedura na koniec. Czyli wspinamy się na drabinę, aż lag by to trafił. Wykręcamy to. Bierzemy to. Wchodzimy i tankujemy. Tankowanie jest proste i przyjemne i szybkie na szczęście, bo olej to się uzupełnia i uzupełnia. A tutaj jest raz, dwa i jest. Ciap, ciap. Trzeba jeszcze tylko pamiętać, żeby ten cholerny korek tutaj dać. I to jest chyba wszystko, co mieliśmy zrobić. Halo. Tu się dziwnie tutaj podziało. Ok, wszystko, co mieliśmy zrobić. Drabinkę odstawimy na bok i podpisujemy, że zrobione. No i proszę, jak ładnie. Chaos. Chyba trzeba by dobić do tych 500 punktów, żeby cholipka ten. Żeby coś innego się zmieniło. A tak to mam wrażenie, że będzie cały czas ten sam samolot. Dobra, dalej mamy jakieś check the undercarriage, czyli podwozie w takim razie. Tylko to? O to będzie chodzić, zaraz zobaczymy. Szczęście jest ten cały panel inspekcji. A, tu mamy uszkodzone koło, widzę. Aha, i to jest w sumie tylko koło do sprawdzenia. I tutaj mamy compression lag, czyli to jest... ten, Jezus Maria, jak to się nazywa? No, tam wiecie, takie ze sprężyną w środku. Znaczy no to jest część zawieszenia, tak, ale no. Dobra, a tutaj to jest już wszystko na sztywno, a to jest, kurwa, nie kompresor. Jak to się nazywa? Nie pamiętam. Dobra, mniejsza z tym. Musimy sobie tu wózek najpierw podłożyć. Ten.
czy wózek. No to nie jest wózek, tylko podnośnik w sumie. Chociaż nie jestem pewien, czy nie powinniśmy też tyłu podłożyć, żeby to jakoś tam nie odjechało nam. Zróbmy tak. Dobra, i nie. Już tam jest z powrotem. Pick up the jack, nie, o. Nie, po co ty tak bierzesz? A, po prostu mam zacząć kręcić. Okej, coś jest nie tak. Coś jest bardzo nie tak. Nie łapię tej myszki. Okej, mniejsze kółka muszę robić, teraz większe. Okej, dobra. Trudno. Bierzmy, zdejmujmy to. No, szybciej, że. No i możemy to zawsze robić tak. Podejść, tam się wykręca, a tu już możemy kliknąć następne, żeby się wykręcały. To i to. Dobra, to się wykręca. Trochę tak, jakbyśmy mieli jakiegoś asystenta, co najmniej, nie? Okej, kółko. Już wykręcone, teraz drugie. I dobra. Pytanie, czy da się to naprawić? To powinniśmy sprawdzić. Nie da się tego naprawić. No to to wywalimy. Tak. Hunta cię widzi. I ogarnięte. Pytanie, czy z tyłu nie powinniśmy jeszcze coś sprawdzić? Nie jestem pewien. Co to jest to? Tail skid. Aha, czyli z tyłu nie ma koła, tylko jest jakieś takie... Jak on ląduje i później siada... A, i on po prostu... Rozumiem, czy on ląduje to jak de facto na dwóch kołach, dopiero jak się zatrzyma, to mu ogon opada na dół i tu ma taką, po prostu taką kurwa, dosłownie nóżkę jak w rowerze. Nie, chciałbym tu najpierw sprawdzić, jak, w jakim to jest stanie. No właśnie, to też jest uszkodzone. To musimy to powykręcać. Bardzo dużo śrubek tu jest. Ale to nic. To niech się wykręca. Sobie podejdziemy do przodu, już pozakładamy te koła. O właśnie, raz. Autentycznie jakbyśmy byli takim majstrem, tylko wiecie, kluczowe elementy robimy, tak? Typu tam prawa, czy zdejmowanie danych części, a tylko zaznaczamy, które śruby powinien nam powinien nasz pomocnik. Tailskid też nie jest do naprawy, no trudno. Które nasz pomocnik powinien powykręcać i on już się tym zajmuje. To też poproszę. Dobra, pięknie. Wymienione. No to teraz sobie go załóżmy. Strasznie dużo śrubek, nie? Dobra. To ogarnięte. Tu jeszcze musimy założyć te... O, właśnie te rzeczy. Żeby im coś tam nie odpadło w locie, mogłoby być nieprzyjemnie. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Jest, udało się? Nie wiem, bo to jest żółte i na żółto się świeci. Dobra, i to już chyba będzie można... Chyba najpierw trzeba będzie przód jednak opuścić. Wszystko, dobra. To opuszczamy. Dobra, wyjmiemy to. Odstawmy. To też. Odstawimy tu. No halo. Okej. Okay. No, musi tak jakoś dziwnie. Miotły się o dziwo nie da użyć. Dziwne. Skrzynki też nie. Dobra, to chyba wszystko. Tak? Czy coś? A nie, standardowe jeszcze zatankować. Jezus Maria. Za każdym jednym razem muszę tankować te cholerne samoloty. Czy nie mogą przylecieć już, nie wiem, mając pełny bak czy coś. No nie wiem, podlecą sobie może na stację. Nie tak, ja muszę im tu tankować. Nie, a jeszcze przydałoby się zawór odkręcić. No i git. Co nie chciałem jej zabierać stąd. Dobra, do dupy sobie tą trawinę ustawiłem, już trudno. Zakręcimy. Dobra. Bierzmy stąd drabinę i niech leci. W ciul. Wszystko zrobione, świetnie, podpisane. Uff.
Nareszcie, dobra. Mam nadzieję, że to szybciej trochę nam pójdzie. Chociaż mam dopiero 10 minut. W teorii. Chociaż fajnie by było na przykład przejść do następnego etapu kariery. Przynajmniej zobaczyć, co tu będzie. No bo nie sądzę, że zdobędziemy 500 punktów i nagle, o, kurde, sterowce naprawiaj. Sterowce, Jezu, zapomniałem tego słowa ostatnio. Teraz dopiero sobie przypomniałem. Sterowce, a nie cepeliny. Check all the spark plugs. Refill the aircraft. Co to jest? Some elements like the spark plugs are part of larger assemblies. It could be removed altogether, which will be covered later. Now remember that clicking on the assembly once will select it, allowing you to remove its parts. You can deselect an assembly with the right mouse button. Okay. Tylko żebym jeszcze wiedział, które rzeczy są które. Co to są to spark plugs i... Gdzie tego szukać? Na początku zrobiłbym tak. Spark plugs. Czekajcie, bo spark to jest iskra. Może to są świece zapłonowe po prostu. Assembly. No tu na przykład jest napisane, że to jest jakieś... No! Okej, to jest okej, wszystko. Więc no, będziemy sobie oglądać w takim razie. Ale tak sobie się zastanawiam. Może chodzi właśnie o świece zapłonowe? Co my tu jeszcze mamy? To jest jakaś skrzynia biegów, czy coś w tym rodzaju. Chyba łatwiej by było, łatwiej by się w to grało, jakby ta gra była po polsku, tak sobie myślę. Co jeszcze możemy tu sprawdzić? Rocker cover. To jest nieźle, no to chyba trzeba będzie pościągać te osłony tych. Dobra, to bierzmy się za demontaż. Na początku te boczne. I myślę, że można będzie tą górę też zdjąć. Tamten cylinder był oznaczony jako assembly, czyli że to jest jakaś taka część, że wiecie, wyciągamy część, dopiero możemy ją rozebrać potem. Czekajcie. Tu coś mam. Coś tu było. Cylinder barrel. Top engine jest fine. Ale przed chwilą mi się pojawiła ta nazwa gdzieś. Ten spark. Spark plug. Widzicie? Tu gdzieś było. Nie mogę tego sprawdzić za bardzo. Trochę do dupy. A jakbyśmy spróbowali na przykład to najpierw zdemontować. Może nam to coś pomoże. No, ale jednak się trochę trzeba poczekać, aż ten nasz pomocnik to zdejmie. Okej, dobra. No tu mamy jakieś takie rzeczy. Assembly cylinder block assembly. I na przykład to można by... Niby całe? Czekajcie, zobaczmy tak. To jest wszystko fine. Jest fine. Gdzie jest ten cały spark plug? Chyba potrzeba jeszcze nam to zdjąć, tą przednią. Czyli to trzeba by też... Czekajcie. Trzeba śmigło odpiąć. No dobra, odpinamy, rozbierzmy wszystko, co się będziemy, kurde, słuchajcie. Rozbieramy wszystko. Przynajmniej, wiecie, mamy coś do roboty, tak? Bo szukamy cholernych... Nie no, ja bym mógł na przykład na telefonie sprawdzić, co to jest ten spark plug. Zobaczymy, skorzystamy z Google'a. Spark plug. Nie sportway, debilu. Czekajcie, jak tak po polskiemu powiem, to będzie dobrze. Spark plug. Nie black. Nie. Plug. Dobra. Dobra. Świeca. No dobrze powiedziałem, że to jest świeca zapłonowa. Ja jestem jednak mądry. Nie znałem tego słowa, ale łatwo się domyślać, o co chodzi. Znaczy świece muszą być no, gdzieś w środku, w cylindrach. Okej, teraz możemy to zdjąć.
Po prostu może kwestia tych cylindrów trzeba było je powykręcać i tyle. No, czekajcie, bo... O, właśnie. Co my tu mamy? O, i to jest blok cylindra. To całe pod spodem, czyli tu jest... A, czyli tak idą cylindry w dół. Okej. Okay. I niby, że... jest fine. A to są świece. No i co? Mam posprawdzać, ale tu wszystkie są ok. Tu jest jeszcze jeden. Jedna. Świeca. Tu jest jeszcze jedna. Widzę. A, ta jest uszkodzona. I tu jest jeszcze jedna, czyli są cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Z jednej. Cztery z drugiej. Tylko, że tu jest jeszcze ta osłona silnika. Trzeba by ją chyba zdjąć. No halo. Śmieszne jest takie bagnety po prostu, które tu utrzymują. Okej. Okay. I teraz można jeszcze sobie raz odpalić to. Tu jeszcze mamy. Popatrzcie. Jedną. To jest w dobrym stanie. I tu jest druga. Dobra, czyli tylko te dwie wystarczą. Teraz tak, jedynką się to wymontowuje. Mission Buyer, Cylinder Block Assembly. Czekajcie, no najpierw to. A, i wykręca się, okej. Okay. To miło. I tutaj tak samo to. Nie to, nie to. Czemu tam się udało, a teraz nie mogę? A, jest, dobra, wychodzi. Dobra, fajnie. Zobaczmy, czy to się da naprawić. W sumie świece, nie wiem, czy to jest sens. Wszystko jest nie do zreperowania. To wyglądało jak świeca, ale to nie jest świeca. Dobra, nie, świeca to trzeba wymienić. A tak właściwie to się powinno wszystkie wymienić, albo przynajmniej parami. Czemu jedna? Dwie były uszkodzone, halo panie. Spark plug, fine damage. No nie, no nie jest fine. Coś przegapiłem? Coś źle popatrzyłem? Tu są dwie, okej, okay. No była były dwie uszkodzone. Czy mi się coś wydawało? Muszę jeszcze sobie wszystko właściwie sprawdzić. Ale mi się wydawało, że... No dobra, niech będzie, to wymieńmy tą jedną, skoro ta druga jest w miarę. No i montujemy zatem z powrotem. Dobra. A się człowiek nakombinował, żeby się dostać do tych świec. No najgorzej jak nie wiesz, gdzie one są, nie? To jakbym już wiedział, to jakoś pewnie prościej bym to zrobił. Teraz to możemy założyć. Tego frontu w ogóle nie musiałem zdejmować tak naprawdę. No ale już trudno. To trzeba też... Widzicie, czyli to dało się normalnie, bo to się od spodu wkłada i te bagneciki się wsuwa od przodu. Tu, gdzie akurat jest na to miejsce. No, czyli w ogóle tego śmigła nic nie potrzebowałem tu zdejmować. No, tam. Trudno przynajmniej, żeśmy... Mogliśmy też rozkręcić wszystko, tak jak w tym było. Jak to się nazywało? W Thief Simulator. Wzięliśmy samochód, rozkręciliśmy go do cna i postawiliśmy taki wrak sobie po prostu obok. I co się dało sprzedać, to się sprzedało, a reszta po prostu trudno. Leżało. No, kliknij, że to. Dobra, tu mamy ogarnięte. Teraz te. Teraz to. Też jest na bagnet, tylko tu. Na kilka śrubek. Jeszcze z tej strony. I bagnecik. I dobra, i niech się to wkręca. A ja sobie już tutaj wezmę. Nie, nie wchodź na drabinę. Sobie chciałem po prostu dostawić tę drabinę. Żeby się dostać i móc tam już tego korek odkręcić. Właśnie. Teraz tak, to tu. Halo, zamykaj. Pyk, pyk. Drugie też. Zamykaj. Zobaczmy, czy nam nic nie zostało w inwentory. Nic nam nie zostało. To miło. To znaczy, że nie zgubiliśmy żadnej śrubki. Znaczy nie, zgubić moglibyśmy, ale w sensie nie została nam żadna dodatkowa śrubka. Nie o to chodziło. Otwieraj, że to. No i dawaj.
Siup, siup. Dobra, jest. Jesteśmy na finiszu, słuchajcie. To zrobione. To zbieramy. Odłożymy do góry. Tak. Nakrętka. Dobranoc. Odkładamy to. I siup. I podpisujemy. Ogarnięte. Cudownie, znowu zrobiłem kreskę tylko. Okej. Mało. Przyszło punktów, to trochę więcej na koniec. No i mamy 307, no jeszcze trochę nam brakuje do tych 500. Dobra, może spróbujemy jakoś to przeskoczyć. Dobra, następne zadanie, może ja tak będę przeskakiwał pomiędzy nimi czy coś. Teraz na przykład mamy, tak, wymienić musimy śmigło. No to znamy. Te tutaj, te compression legs, czyli no te elementy zawieszenia. Chociaż nie wiem, jak ci do końca to nazywa, nieważne. I na przykład mamy wymienić, słuchajcie, frontowe szyby, bo jak widzicie, ktoś tutaj do kogoś szczylął i no i są ślady po kulach. W sumie to też możemy wymienić. Nie wiem, czy mamy, czy nie. No było, że je wymienić. To wymieniamy. Chociaż ta jest dobra. No i dobra, czyli coś tutaj możemy... Znaczy właściwie tego chyba się nie da w ogóle przede wszystkim naprawiać w żaden sposób. Tu jest windshield, a tu będzie teraz drugi, bo coś, o właśnie. Tego się nie da... Tu jest pristine akurat. Tego naprawić ani nic, więc zrobimy tak. Podpiszemy, że hunta odebrał i możemy montować w sumie. Tu nic więcej się nie dzieje. Więc właściwie to idzie na trzech śrubach. Dobra, zobaczymy co dalej. Dobra, teraz mamy troszeczkę w końcu grzewania, dlatego że mamy posprawdzać filtry oleju i paliwa. No dobra, pressure filter. No. To, co no? Cio! To chcę najpierw sprawdzić. Pressure filter. Tu mamy ten. O, filtr oleju jest ok. Właściwie chyba... Czyli co, filtr oleju będzie ok? I nic więcej z nim nie musimy robić? Poczekajcie, tu jest check the oil filters i fuel filter. Aha, do oleju są jakieś filtry, czyli może mogą być dwa. Co się dzieje, czemu nie mogę się ruszyć? Mogą być i ze dwa. Niby te do oleju. Tutaj w ogóle, bo tak, tu jest zbiornik. Jezus Maria, gdzie ja zawędrowałem pod samolot? A co to jest to? To engine... No dobra, ale widzicie, że tutaj jest taki od oleju, coś tu leci i jest w tym zagłębieniu. Co to w ogóle jest? Ignition wires, dobra. Może faktycznie będzie mi prościej, jak sobie to zdejmę. Bo naprawdę nie da się podejść pod ten samolot, kiedy tak jest... Przestań, kiedy tak jest, kurczę. Wstawaj. Ta moja postać to naprawdę jest taka trochę upośledzona niekiedy. Dobra, spróbujmy. Czemu nie mogę tego zdjąć? Może po prostu potrzebuję to najpierw odkręcić. Okej. Okay. Ewentualnie po prostu. Jezus, to śmigło faktycznie. Musimy sobie to ustawiać, to śmigło. Żeby nam nie przeszkadzało. Tutaj gdzieś może być jeszcze jakiś... Tu jest filtr paliwa na przykład, który możemy sprawdzić. A tam co był? Filtr ciśnienia. To po prostu będzie filtr ciśnienia oleju. No bo czego innego? Nie ma filtru ciśnienia paliwa. Dobra, czyli te dwie rzeczy tylko musimy w takim razie wykręcić. Filtr paliwa i filtr ciśnienia oleju. Ale musimy najpierw to zdjąć. No dobra. Teraz możemy się tam dostać, tak? Nie tak? O, tak. Górę też? No panie. No dobra, niech będzie. Dobra, przy okazji zobaczymy, co my tu jeszcze mamy. No ale tu chyba nic takiego nie ma ten. Tu jest right magneto. Dobra. To dawaj, wykręcamy gnojka. O ciebie szlak, czyli musimy jeszcze filtr oleju też. Najpierw filtr oleju, a później ten.
filtr ciśnienia oleju, czy tam, nie wiem, filtr... Nie, filtr ciśnienia oleju bez sensu, może być wskaźnik ciśnienia oleju, to jest jakby filtr ciśnieniowy filtr. O, może na tej zasadzie będzie lepiej. No, zobaczymy, czy uda się coś naprawić. O, przynajmniej to można próbować naprawić, to miło. To jest taka minigierka i to mi się najbardziej podoba, że jak się uda minigierkę zrobić... O Jezu! A! Dało się! Nice! Jak się uda minigierkę zrobić, to się zaoszczędza hajs. To jest właśnie dobry pomysł na rozwiązywanie takich rzeczy. Nawet słuchajcie, w Bioshocku były minigierki. O, fuck! Zjebałem! Może jest jeszcze jedna opcja, gdzieś coś podlać. O! No, za wcześnie. No dobra. Przynajmniej jedno mi się udało. Tutaj musicie uważać, bo jak sobie tego nie zaznaczycie, to możecie tak do ustranej śmierci po jednej rzeczy tu wrzucać i to wam nic nie da. Albo w ogóle nic sobie nie wymienicie i tyle z tego będzie. Mi się już raz tak udało. Dobra. Mamy zrobione. Teraz tu. Ten ciśnieniowy filtr, a tu będzie filtr oleju. Dobra. No i okej. Dobra, resztę to jest tylko zatankować, więc możemy spróbować przejść dalej. Dobra, jeszcze taka jedna mała porada, bo na przykład o tym gra powiedzieć nie powiedziała i może faktycznie nie jest to konieczne absolutnie tutaj. Natomiast, kiedy wymienia się w pojeździe filtry oleju, to trzeba by też wymienić sam olej, więc stwierdziłem, że może spróbuję z tego skorzystać, zobaczę, co mi to wskaźnik pokazuje, że jest full. Nie powinno tak być, generalnie, żeby wymienić ich filtry, no chyba, że w samolotach jest inaczej, albo że w tamtych samolotach było inaczej, ale wiecie, żeby, o Jezu, nie o to mi chodziło, żeby wymienić filtr na przykład oleju, wymienić filtr oleju w samochodzie na przykład, no to musicie spuścić olej cały i od nowa nalać. Świeży. To nie działa w ten sposób, że wymieniłem, nie dolałem, walić, jakoś poleci. Pojedzie. Dobra, tyle. W sumie, kurde, wiecie co? Dobra, spróbujmy jeszcze jakąś jedną pracę zrobić, ale nie dotrzemy do tego kolejnego etapu. Trudno walić to. I myślę, że na tym odcinku zakończymy przygody z tą grą. No chyba, że coś tam sobie na jakimś streamie coś wymyślimy kiedyś, ale nie. Na razie to tyle. Znaczy inaczej, jeszcze jedna naprawa nas czeka. Okej, okay, teraz będziemy musieli wymienić całe tłoki w cylindrach, więc gra mówi, że najlepszym sposobem, żeby to zrobić, będzie po prostu wymontować cylindry w całości i dopiero wtedy się tam bawić. Więc się posłuchamy. Tylko musimy na pewno tył, znaczy dół zdjąć, bo to w dół schodzi. To też powinniśmy... Aha, no musimy poczekać, aż to się... Dobra. Dobra, i teraz tak. Że taki jak jest cały assembly... O, to trzeba to przytrzymać dłużej i wtedy się podświetla wszystko, co jest do zrobienia. Czyli tutaj są wszystkie śrubki. I widzę przewody do tych. Do... no, do świec. Więc to wszystko po prostu będzie... O, i kręcane. Matko, że ja w ogóle nawet nie sprawdziłem tych cylindrów. W ten sposób, bo widzicie, że tam po części, jakby każdą część osobno można wykręcać, ale można wykręcić jakby cały zestaw i się nie martwić. A tu jest jeszcze jeden chlipka. O, właśnie, w ten sposób. A pewnie będziemy widzieć to na stole, czy to jest uszkodzone, czy nie. No to niech się to wyciąga. Czy ja kucam? Tak, ja cały czas kucałem. Zobaczmy tutaj. Mamy na przykład tak. Left engine, bottom engine. No dobra, okej. Okay. Wszystko fajnie, tylko ja bym się chciał dowiedzieć, gdzie te cylindry teraz są. Se je powykręcałem. Gdzie one leżą teraz? Okej, okay, bardzo dużo rzeczy musiało tutaj zostać usuniętych. Teraz pytanie, gdzie są te moje cholera... A, na
To po to te stołki tutaj były. Ja myślałem, że ja kurwa jakieś stołki ktoś porozkładam, no bo nie wiem, jakby sobie ktoś chciał usiąść, pooglądać czy coś, nie. A tu cholera jedna, chyba stołki są pod te cylindry, dobra, spoko. Teraz tak, pistons and rings. No piston to jest tłok, a rings no to będzie no coś tam na około. Dobra, co musimy, jak to po kolei? Musimy najpierw zdjąć to. A one są do góry nogami teraz, no tak. Tu jest jakiś mechanizm. Okej, okay, najpierw tą sprzączkę musimy odpiąć. Teraz możemy to. Okej. Okay. Co jeszcze musimy zrobić? A, tu jest, no tak, oczywiście, świecę przecież trzeba wykręcić. I no nie, nie da się tego inaczej. A, tu jest druga świeca. Nie da się tego inaczej zrobić jak od góry. Właściwie one są teraz do góry nogami, no ale. O, właśnie, no i tu mamy. No, sir. Co nie? No. No to przecież chcę to ten. Okej. Okay. Teraz mi ktoś powie, gdzie jest tłok, bo tak zgłupiałem, nie widzę. Czy może to zostało... Kurwa, przecież tłoki są tu! No teraz jest... Trochę tak dziwnie do góry nogami to jest, nie wiem, w sensie tłoki zostały... Cylindry wyjąłem, a tłoki zostały w silniku. O Jezus Maria, to ja w ogóle nie potrzebowałem tego rozbierać. Fuck. Ale do dupy. Okej, to jest nawet wszystko zajebiście, więc... Okej, więc rozkręciliśmy sobie cylinder, tak na dobry początek. Jakby ja mam go teraz poskładać? To jest, myślę, kluczowe w tym momencie pytanie, bo on zniknął z tego kurwa stołka. A, Jezus Maria, no dobra. Raz, raz, no i ostatni... Aha, i ostatni cylinder muszę po prostu wkładać po kawałku. O Jezus, dobra. Trudno, wróćmy do tych. Nie mów, że nie, tylko mów, że tak. Się nie mogę. Okej, okay, mamy to. Musimy sobie pościągać te pierścienie, które tu są. W ogóle to moglibyśmy to... Czy mamy to wymienić, czy mamy to obejrzeć? To jest zasadnicze pytanie. Mamy to sprawdzić, czyli nie musimy tego całkowicie... całkowicie, słuchajcie, ten wszystkiego wymienić, bo jeżeli jest dobry, to jest dobry. Tylko potrzeba by zdjąć i zobaczyć po prostu, w jakim są stanie. Tu jest ok. Na tym tłoku. Tu mamy następny. No, ten jest uszkodzony. Dobra, to jego trzeba będzie wymienić całego na pewno. I to sprawdzimy. A ten jest ok, więc przypuszczam, że pierścieni nie trzeba będzie na nim wymieniać. Wstawaj, że. Tak, ja wiem, że on jest dobry, tylko chciałbym te sprawdzić. Tu są ringi, dobra. A ten jest do wywalenia. Do wywalenia. Do wywalenia, dobra. Po. Jedynką to ściągniemy. Okej, 3. Tutaj jak tu było? Piston fine, ringi są fine. A ten musimy cały zdjąć. To musimy cały wymontować. Ja wiem, że nie, że muszę najpierw te ringi, ale ich nie widać. Jeszcze jeden. No. No to chciałbym go kliknąć, kurde, gro. To nie jest takie proste, dobra. Okej, okay, spróbujmy teraz coś z tego ponaprawiać, o ile się da. Inwentory. Jezu, ile ja tego tu mam. Okej, okay, piston, link damaged. I to się dało coś ten? Aha, nic tu się nie da naprawić. Więc nawet jakbym sobie tak wziął tutaj zrobił, to i tak nie mogę nic zrobić. Dobra, w takim razie wymieniamy na nowe. Podpisujemy wszystkie części.
To jest najlepsze, za każdym razem podpisuje się kto inny. W sensie nie, podpisuje się jedna osoba, ale za każdym razem inaczej. Więc nie wiem, jak oni później dojdą do tego. Czy to dobrze ktoś się podpisał, czy źle? Dobra, montujemy wszystko po kolei chyba. Bo co więcej. Tak, to musi tu wejść. Teraz te ringi muszą tu wejść. O, i cały od razu ten może wjechać, jak miło. Dobra, poklikamy. Teraz tak, tutaj trzeba by też tego tłoka wsadzić. Okej, jeszcze ringi teraz. O, i od razu cały ten wchodzi, miło. No i najgorzej z tym, bo bym sobie go kurwa zdemontował. Gamoń ze mnie. Ale zrobiliśmy to. Teraz tak tu. Tak, jakaś tam uszczelka czy co. Dobra. Tu głowica. Teraz ten mechanizm tutaj pod tą głowicą, który jest. Tu się musi wkręcić wszystko. Okej, nawet takie dziewągi można. A są już te? A bo w niektórych świece już były, no dobra. Co możemy jeszcze tutaj wrzucić? To. Jakieś zawory. Teraz ten mechanizm. Sprzączka na niego, żeby nie wypadł. Okej. I sama głowica, znaczy właściwie pokrywa głowicy. Dobra, to jest rura wydechowa. Fajnie tak do góry nogami siedzieć. Co jeszcze możemy włożyć? Tu gdzieś świece będą brakować w tej jednej, na pewno. No właśnie. Kręcamy. I rureczka. Chwila, panie, gdzie tam kurde pokrywa? Ja jeszcze tu nie podpiąłem wszystkiego. Z tej strony. Wiem, że tam można pokrywę włożyć, ale... Ale róbmy to po kolei, a nie tak na hura, na sermatę. Że co się da. Dobra. Co jeszcze można? Teraz pokrywę. Silnika tą lewą. Tu można na dół podpiąć już. Przynajmniej gra nam nie pozwala, wiecie, wpiąć czegoś nie po kolei, albo odpiąć czegoś nie po kolei, tak żeby później się nie dało tego naprawić. Okej, myślę, że kończymy. W takim razie, czemu nie mogę tego... Halo, panie, co jest? Czego jeszcze brakuje? Wiem, że tu nie mam, ale chciałem to zamknąć już. Ciach. Dosyć zjechany ten kadłub, ale nieważne. Czyli oznacza, że tak, nie mamy nic w inwentory, to znaczy, że zrobiliśmy wszystko, musimy teraz go jeszcze tylko zatankować. Ale to już jest formalność. Dobra, słuchajcie, tak jak mówiłem, no to jest drugi i ostatni odcinek. Na takie gierki też dużo czasu nie będziemy poświęcać. No chyba, że są naprawdę wciągające, tak jak na przykład Thief Simulator, albo inny symulator, który wam też chce... Jezu, już 40 minut prawie nagrywam. Jesus, kiedy to się stało? No nic, no. Dobrze czas i szybko mija, jak się naprawia samolot. W każdym razie... jest jeszcze następny symulator i nie będzie to Hobo Simulator, czy jak się tam to inaczej nazywa, bo coś takiego też ma powstać, ale to chyba jeszcze nie wyszło, więc dopiero jak wyjdzie to, albo nie wiem jak, nie wiem, może wyszło, dajcie znać, zobaczymy. W każdym razie ja dostaję sporo takich symulatorów od Playway, na przykład jak ten, czy tak jak ostatnio, nie symulator w postaci Bad Dream Coma, Bad Dream Fever, przepraszam, też Coma tam też była. Żeby dokończyć wątek, no to głównie to ogrywam, bo mi to wisi na mailu i stwierdzam, okej, dobra, to coś tam z tego zrobię. Także zachęcam, Plane Simulator, jak chcecie, możecie sobie gdzieś tam na Steamie na pewno znaleźć, pograć.
I... aha, no i będzie tak jak mówię, będzie na pewno coś po kroju Thief Simulator, chyba jeszcze bardziej rozbudowane i mam wrażenie, że z każdym z tych symulatorów naprawdę i jakby tak rozwojowo i graficznie te gry idą do przodu i to co wam pokażę, celowo nie mówię jaka nazwa, bo to jest takie woo, więc zobaczycie w każdym razie zbliżone do Thief Simulatora, o, tak najprościej. I tak jak mówię, no to wygląda coraz lepiej wyglądają te gry, coraz tak bardziej ten, coraz ciekawiej. No, także jak to mawiają codziennie w Playway, nigdy za wiele symulatorów od Playway. Żegnam się z wami, dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia. O, można jakoś dziwnie chodzić. A, może można gdzieś wyjść, a nie, nie da się, cholera, miałem nadzieję. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, bye bye.